Witam, witam. Z tej strony Wiktor. I nagrywam ten filmik dosyć późno. Także, no, wybaczcie mi za te cudowne światło lampkowe. A więc przejdźmy od razu do tematu na ten tydzień. Temat na ten tydzień to ogólnie książki o tematyce trans. Ale ja nie znam żadnych takich książek. Nie czytałem ani jednej takiej książki. Z tytułu znam może parę, ale no, nigdy nie zabrałem się do przeczytania ich. Także powiem wam dzisiaj o filmach. Dokładnie o dwóch filmach, które są super. A więc pierwszy film to Boys Don't Cry. W tłumaczeniu na polskim jest to Nie czas na łzy. Jest to film dosyć stary, ponieważ z 1999, jeżeli dobrze sprawdziłem. Opowiada on ogólnie o chłopaku, oczywiście transseksualnym chłopaku, który pojechał do pewnego miasteczka. Poznał tam dużo ludzi. Ogólnie to można powiedzieć, że uciekał przed swoją przeszłością, tak jakby. I tak, w tym miasteczku, no tam sobie żył i po czasie trafił do więzienia z powodu głównie kradzieży i tak dalej. I dziewczyna, którą tam poznał w tym miasteczku, przyjechała tam do niego, ponieważ go kochała. Zakochała się w nim po prostu. I tak, płaciła za niego kaucję. Po czym dowiedziała się o tym, że jest trans. Ponieważ wcześniej nikt o tym nie wiedział w ogóle. Nikomu on nie mówił. I no. Ogólnie to film jest dosyć drastyczny. A raczej ma niektóre drastyczne wątki. Dlatego jeżeli macie tak minus 13 lat, to raczej go nie polecam. Jeżeli jednak jesteście starsi, to polecam bardzo, nieważne czy jesteście trans, czy nie jesteście trans, nie umiem mówić, znowu, dobrze. Drugi film jest filmem z 2011, nazywa się Romeos. Ogólnie opowiada on o chłopaku, który zamieszkał w akademiku. Wyprowadził się od rodziców i tak dalej. No i w tym akademiku mieszkała też jego przyjaciółka. I ogólnie poznał tam wielu ludzi, wychodził sobie z nimi na imprezy. Na jednej z tych imprez poznał jednego chłopaka, w którym się zakochał. Ten chłopak też zakochał się w nim, ale jednak, no, tak jak w poprzednim filmie, chłopak nie wiedział po prostu o tym, że drugi jest transpłciowy. I z tego wyniknęły pewne problemy, ponieważ ogólnie, no, nikomu nie mówił, tak samo ten chłopak. Wiedziała o tym tylko jego przyjaciółka, która tam też z nim mieszkała. No i później nie było zbyt ciekawie, a resztę możecie zobaczyć sami. Ten film nie jest taki jakiś super drastyczny jak tamten poprzedni, ale jednak można powiedzieć, że oba te filmy są dosyć wzruszające. Tak to ujmę, ale i tak mocno polecam oba te filmy. Naprawdę, tak jak mówiłem, nieważne czy jesteście trans, czy nie jesteście trans, niezależnie od waszej identyfikacji, myślę, że filmy mogą wam się spodobać. No według mnie. Mam nadzieję, że niczego nie namieszałem, ponieważ trochę nie umiem opowiadać filmów. Trochę bardzo i musiałem się lekko wspomóc. Ale no. Także dziękuję za oglądanie. Myślę, że jeżeli nie zapomnę, to linki do filmów dodam wam w opisie. I tak. Widzimy się za tydzień. Pa.